poszczególne wiersze z drugiej księgi Kronik. Wir beginnen mit Kapitel 14 und lesen die Verse 2 bis 5. Zaczniemy od rozdziału 14, druga księga Kronik, wiersze od 2 do 5. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. Und dann Kapitel 16. Następnie 16 rozdział. Kapitel 15, Vers 17. Przepraszam, 15, 16 wiersz. 17, przepraszam. 15 rozdział, 17 wiersz. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Dann lesen wir Kapitel 17. A teraz ze 17 rozdziału. Vielleicht die ersten vier Verse. Pierwsze 4 wiersze. Władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników w ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa, jego ojciec. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Dann lesen wir weiter in Kapitel 21. Następnie przeczytajmy z 21 rozdziału. Die Verse 5 bis 7. Wiersze od 5 do 7. 21 rozdział od 5 do 7 wiersza. Jehoram miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 8 lat. Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Ahaba, gdyż córka Ahaba była jego żoną. Toteż czynił to, co było złe w oczach Pana. Jednakże Pan nie chciał wytracić rodu Dawida przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem, zgodnie z daną mu obietnicą, że nie da nigdy wygasnąć jego potomstwu. Kapitel 24. Rozdział 24. Verse 1 und 2. Wiersze pierwszy i drugi. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 40 lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. A Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. Kapitel 25. 25 rozdział. Die Verse 1 bis 2. Wiersze też pierwszy i drugi. Amasjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Jeszcze jedno miejsce z 34 rozdziału. I
Verse 1 und 2. Też wiersze 1 i 2. Rozdział 34, wiersze 1 i 2. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Wir haben nun einige Stellen gelesen. A więc żeśmy przeczytali kilkanaście miejsc. Und die Verse, die wir dort über einzelne Könige Judas gelesen haben. I te wiersze, które, w których żeśmy czytali o poszczególnych królach królestwa Judy, ist die zusammenfassende Charakterisierung Gottes über diese Könige gewesen. Zawierają w sobie streszczoną charakterystykę całego królestwa judzkiego. Und wir haben sicher alle gemerkt, dass diese Könige verschieden waren. I z pewnością wszyscy żeśmy zauważyli, że ci królowie byli bardzo różni. Verschieden in ihrer Treue gegenüber Gott. Różniący się między sobą wiernością w stosunku do ich Boga. Und dass Gott sehr genau beobachtet hat, wie diese Könige ihm gefolgt sind. I można zauważyć, że Bóg bardzo dokładnie to obserwuje, w jaki sposób ci królowie szli za nim. Dass er auch kleine Unterschiede durchaus bemerkt hat. Że nawet najdrobniejsze różnice zauważał. Wir haben von einem ganz bösen König gelesen. Czytaliśmy również o bardzo złym królu. Von dem König Joram. O królu Joramie. Der wandelte wie der König Ahab. Który tak postępował jak król Ahab. Ahab, er hatte eine Tochter Ahab zur Frau. Gdyż on miał też i córkę Ahabową za żonę. Und er hatte die Lebensweise und die Lebensart seines Schwiegervaters übernommen. I on też przejął sposób postępowania i styl życia swojego teścia. Das war 2. Chronika 21. O tym czytaliśmy w tej drugiej księdze Kronik w 21 rozdziale. Wir haben ja in den Büchern Chronika vor allem die Geschichte der Könige Judas. Tutaj w tych księgach Kronik mamy zapisaną przede wszystkim historię królów Judy. Während wir in dem Buch der Könige vor allem die Geschichte der Könige des Nordreiches haben. A w księgach królewskich mamy zapisaną historię życia królów tego królestwa północnego izraelskiego. Der König Ahab, ein König des Nordreiches, mit seiner Frau Isabel stellt einen Tiefpunkt in dem Nordreich dar. Tak, ten król Ahab razem ze swoją żoną Izabelą, panujący w tym północnym królestwie, czyli w Izraelu, oni byli najbardziej ze wszystkich upadłymi. Von den Königen vorher, vor Ahab hieß es immer, bo o królach przed Ahabem zawsze było napisane, dass sie nicht wichen von den Sünden Jerobeams. Że oni nie oddalali się od grzechu Jeroboama. Jerobeam war der erste König des Nordreiches gewesen. Jeroboam to był pierwszy król tego północnego królestwa. Und sein Abweichen von Gott bestand darin, dass er die zwei goldenen Kälber gemacht hatte in Dan und Bethel. A jego odstępstwo od Boga było właśnie ucharakteryzowane tym, że to on pierwszy ulał dwa cielce, które postawił w Bethel i Dan. Dan war ganz im Norden des Reiches. Dan, miejscowość Dan, znajdowała się całkowicie na północy tego królestwa. Und Bethel war im Süden des Zehnstämmerreiches. A Bethel znajdowało się na południu tego królestwa, które sobą obejmowało 10 pokoleń izraelskich. Jerobeam hatte diese beiden Kälber aufstellen lassen. Jeroboam dlatego postawił te dwa cielce. Weil er fürchtete, dass das Volk, wenn es dreimal im Jahr nach Jerusalem hinaufzog, zu
zu den vorgeschriebenen Festen. Bo on obawiał się tego, że jeżeli lud będzie trzy razy do roku chodził, tak jak to było w zakonie zapisane, do Jerozolimy, das Herz dieses Volkes wieder dem König aus dem Hause Davids sich zuneigen würde. Obawiał się, że serce całego ludu będzie znowu się zwracało do króla pochodzącego z domu Dawidowego. Das war ein politischer Schachzug. A więc to było pociągnięcie z pobudek politycznych. Er wollte nicht, dass das Volk nach Jerusalem zog. On nie chciał, aby lud chodził do Jerozolimy. Und so richtete er einen eigenwilligen Gottesdienst ein. I w ten sposób ustanowił samowolną służbę dla tych bożków. Es war kein Götzendienst. Nie było to jednak służenie bożkom. Diese beiden Kälber sollten Bilder von Jehova sein. Bo te dwa cielce miały być obrazem Boga Jehowy. So wie das goldene Kalb in der Wüste. Tak jak ten złoty cielec na pustyni. Es war Bilderdienst. To była służba oddawania chwały obrazom czy posągom. Aber der König Ahab. Ale ten król Ahab, er ist vom Bilderdienst zum Götzendienst. On poszedł jeszcze dalej, bo przeszedł z tej służby tym obrazom czy posągom do służby bożkom. Er verehrte den Baal, den seine Frau Isabel verehrte. Bo on zaczął czcić Baala, którego czciła też i jego małżonka Izabela. Und das war ein weiterer Schritt abwärts in dem Nordreich. I to był dalszy krok upadku tego północnego królestwa. Jetzt hatten wir von dem König Joram gelesen. I żeśmy czytali o tym królu Joramie. Der König, also der in Jerusalem residierte. A więc o tym królu, który miał swoją siedzibę w Jerozolimie. Ein Nachfolger von David. I który był potomkiem Dawida. Dass er so weit von Gott weg abfiel, dass er wie Ahab ein Baalsdiener wurde. Że on tak daleko odchylił się od służenia jedynemu Bogu, że tak jak Ahab zaczął służyć też Baalowi. Das war, wie gesagt, der weiteste Abfall. I tak jak powiedziałem, to był już najgłębszy upadek. Aber dann hatten wir von anderen Königen gelesen. Ale również żeśmy czytali o innych królach. Zum Beispiel von dem König Amasja in Kapitel 25. Na przykład w 25 rozdziale żeśmy czytali o królu Amasjaszu. Dass er tat, was recht war in den Augen Jehovas. I czytaliśmy, że on czynił to, co było prawe w oczach Pana. Aber nicht mit ungeteiltem Herzen. Ale jednak nie ze szczerego serca. Und wenn, ich konnte das ja nicht alles lesen, wenn wir die Geschichte dieses Königs lesen, nie mamy teraz możliwości wszystkiego tutaj czytać dokładnie, ale gdybyśmy to sobie przeczytali, tę historię tych królów, to byśmy stwierdzili, że on na początku tylko służył Bogu. Ale niestety w połowie swojego życia rozpoczął też i służenie bożkom. Warum sagt Gott nicht mit ungeteiltem? I dlatego Bóg tutaj napisał, że nie służył jednak ze szczerego serca. Gott hatte einen Platz in seinem Herzen. Bóg miał swoje miejsce w jego sercu. Aber leider hatten auch die Götzen einen Platz in seinem Herzen. Ale niestety również i bożki posiadały swoje miejsce w jego sercu. Dann hatten wir gelesen von einem König Joas in Kapitel 24. Ale również czytaliśmy w 24 rozdziale o takim królu Joaszu. Er tat, was recht war in den Augen Jehovas. I czytaliśmy, że czynił to, co prawe w oczach Pana. Solange der Priester Jojada lebte. Przez całe życie kapłana Jehojady. Seht ihr wieder eine Einschränkung? Widzicie, tu też jest pewne ograniczenie. Die Frömmigkeit dieses Königs war, solange der Priester Jojada lebte. Tak, pobożność tego króla trwała tylko tak długo, jak żył kapłan Jehojada. Dieser König Joas war sehr jung. Ten król Joasz był bardzo młody. Und stand anfangs stark unter diesem Einfluss des gottesfürchtigen Priesters.
I na początku swojego życia on był pod wielkim wpływem tego bogobojnego kapłana Jehojady. Und solange dieser Priester lebte, hörte er auf den Rat dieses gottesfürchtigen Mannes. I jak długo tylko ten kapłan żył, to on słuchał jego rad, tego bogobojnego kapłana. Aber als dieser Priester starb, ale jednak gdy ten kapłan zmarł, lieh er seinem Ohr anderen Ratgebern. To on niestety otworzył swoje ucho też innym doradcom. Und die führten sein Herz weg von der Nachfolge Gottes. A oni odciągnęli jego serce od naśladowania Boga. Dann hatten wir gelesen von einem König Asa. A następnie żeśmy czytali o królu Asa. Einem gottesfürchtigen König. To był król, który był bogobojny. Der sich nicht scheute, die götzendienerischen Stätten seines Urgroßvaters zu beseitigen. Który nie wzbraniał się przed tym, aby usunąć te wszystkie bałwochwalnie, które ustanowił jego dziadek. Und sein Urgroßvater war kein geringerer als der König Salomo. A jego dziadkiem to nie był nikt inny, jak właśnie ten wielki król Salomon. Den er große König Israels. A który był tym wielkim królem Izraela. Aber Asa liebte Gott. Ale Asa miłował Boga. Und er sah die Städten, die sein Urgroßvater gebaut hatte, die gegen Gottes Gebot waren. I on zauważył, że te miejsca, które zbudował jego dziadek, to były skierowane przeciwko Bogu Izraelskiemu. Und dann hat er nicht gesagt, das hat mein großer Vater Salomo gebaut. I nie powiedział, o, to zbudował mój wielki praojciec Salomo. Da darf ich nicht dran rühren. Ja nie mogę tego teraz dotknąć. Nein, wenn es dem Wort Gottes nicht entsprach. Nie, jeżeli to nie było zgodne ze Słowem Bożym, dann mussten auch diese Dinge hinweggetan werden. To również i te rzeczy musiały być usunięte. Selbst wenn sie ein Salomo eingesetzt hat. Nawet jeżeli zostały ustanowione przez Salomona. Aber doch hatten wir auch bei dem König Asa gelesen. Ale jednak również też i przy tym królu Asa żeśmy czytali. In Kapitel 15, Vers 17. W 15 rozdziale, 17 wierszu. Die Höhen aber wichen nicht aus Israel, doch das Herz Asas war ungeteilt alle seine Tage. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Es scheint im ersten Moment etwas eigenartig, wenn wir von am Anfang seiner Regierungszeit lesen, dass er die Höhen hinwegtat. Może to wydawać się troszeczkę dziwne, że na początku jego życia jest napisane, że on te miejsca bałwochwalcze usunął. Und am Ende heißt es, die Höhen wichen nicht. A na końcu jego życia jest napisane, że świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Das scheint ein Widerspruch zu sein. I wydawałoby się, że jest tutaj sprzeczność. Aber es gab zwei verschiedene Arten von. Ale musimy wiedzieć, że były dwa różne rodzaje tych świątynek. Es gab Höhlen, dort wurden Götzen geopfert. Dort wurde den Götzen geopfert. Były takie świątynki, w których ofiarowało się bałwanom. Und diese Höhlen hat Asa beseitigt. I te świątynki Asa usunął. Aber es gab auch Höhlen, dort wurde Gott Jehova geopfert. Ale również były też i świątynki, w których ofiarowano Bogu Jehowie. Da standen keine Götzenbilder. Tam w tych świątynkach nie znajdowały się żadne posągi bałwanów. Da standen auch keine goldenen Kälber. Tam też i nie stały jakiekolwiek też i złote cielce. Da stand nur ein Altar. Tam w nich stał tylko ołtarz. Und dort wurde Gott geopfert. I tam składano ofiarę tylko Bogu. Und warum beklagt Gott das? To dlaczego Bóg teraz to napiętnowywuje? Denn die Aussage, die Höhen wichen nicht, ist negativ. Bo ta wypowiedź tutaj w tym wierszu jest nacechowana negatywnie. Weil von dem Tag an, wo der eherne Altar im Tempelhof zu Jerusalem stand. Bo od tego dnia, gdy stanął ten miedziany ołtarz na podwórzu tej świątyni Bożej. Das war am Anfang der Regierung Salomos, als er den Tempel aufgerichtet hat. To znaczy na początku panowania Salomona, gdy on zbudował świątynię. Von jenem Tag an wollte Gott keine Opfer mehr auf den Höhen.
to od tego dnia Bóg już nie życzył sobie jakiejkolwiek ofiary na wzgórzach. Jedes Opfer, das ein Israelit brachte, i każda ofiara, jaką Izraelita chciał złożyć, sollte in Jerusalem auf dem ehernen Altar, miała być złożona w Jerozolimie na tym miedzianym ołtarzu. Die ganze Zeit der Richter hindurch, i przez cały czas panowania sędziów w Izraelu, während der Regierung Sauls, również i w czasie panowania króla Saula, während der Regierung Davids, również w czasie panowania Dawida, war auf diesen Höhen Gott geopfert worden. Na tych właśnie, w tych świątynkach na wzgórzach składano ofiary Bogu. Unter der Zulassung Gottes. Bóg to wtedy dopuścił. Aber in dem Moment, wo dieser Platz gefunden worden war, ale od tej chwilki, w której zostało ustanowione to jedno miejsce, wo die Wolke den Tempel erfüllt hatte, w tym miejscu, w którym ten obłok napełnił świątynię, von jenem Tag an sollte nur noch dort kommen, to od tego dnia tylko w tym jednym miejscu miało być składane ofiary Bogu. Und diese Höhen hat leider auch ein Asa belassen. I niestety te wzgórza, te świątynki na wzgórzach, niestety Asa zostawił. Es waren also nicht Stätten des Götzendienstes, a więc nie były to miejsca bałwochwalni, sondern es waren Stätten eigenwilligen Gottesdienstes. Ale to były miejsca samowolnej służby ofiarowania Bogu. Und eigentlich erst einer der letzten Könige Judas, i w zasadzie dopiero jeden z ostatnich królów Judy, vielleicht der frömmste überhaupt, może jeden z najbardziej pobożnych ze wszystkich, er rottete die Höhen vollständig aus. Dopiero on całkowicie usunął te świątynki na wzgórza. To war der König Josia. To był król Jozjasz. Einer der letzten Könige vor der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. To był jeden z ostatnich królów przed uprowadzeniem do niewoli babilońskiej. Was sollen wir von diesen ganzen Begebenheiten lernen? Tak, teraz co my mamy się ze wszystkich tych zdarzeń nauczyć? Wir können uns fragen, was haben wir damit zu tun? Może ktoś się pytać, cóż to nas to wszystko teraz tutaj obchodzi? Das ist ja vielleicht ganz interessante alte Geschichte. Może to jest interesująca, ale stara historia. A was geht das uns? I co to teraz nas interesuje? Ich glaube, Geschwister, dass auch über die ganze Geschichte der Könige jener Vers aus 1. Korinther 10 ganz wichtig ist. Ja myślę, że wszystkie te rzeczy z tej historii tych królów są bardzo ważne. Tak jak mamy to zapisane w jednym z wierszów w pierwszym liście do Koryntian. 1. Korinther 10, Vers 11. 10 rozdział, 11 wiersz. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dort hatte der Apostel Paulus Begebenheiten aus der Wüstenreise des Volkes Israel angeführt. Tam w tym rozdziale apostoł Paweł przytacza zdarzenia z tej podróży przez pustynię całego ludu izraelskiego. Um die Korinther auf Dinge in ihrer Mitte aufmerksam zu machen. Po to, aby Koryntianom zwrócić uwagę na rzeczy, które działy się wśród nich. Wenn wir die Geschichte der Könige Israels, vor allem der Könige Judas, lesen, a gdy czytamy tą historię Izraela, a przede wszystkim historię Królestwa Judy, dann will Gott uns ganz spezielle Dinge für unsere Tage sagen. To musimy wiedzieć, że Bóg szczególne rzeczy chce nam też przez to przekazać dotyczące właśnie naszych obecnych czasów. Wenn man mal die Geschichte des Volkes Israel über die Jahrhunderte anschaut, gdy tak się spojrzy na tą historię Izraela poprzez setki lat, dann gab es vielleicht etwa 150 Jahre in der Geschichte dieses Volkes. To mniej więcej 150 lat było takiej historii tego narodu, wo sie als Volk geeint war. Gdy oni jako cały naród byli zjednoczeni razem. Więcej nie. Ich will euch das aufzeigen. Chciałbym wam to zobrazować. Sicher waren sie geeint während der 40 Jahre Wüstenwanderung. Z
całą pewnością byli ze sobą wszyscy zjednoczeni w czasie 40-letniej podróży przez pustynię. Da waren sie geeint durch die äußeren Umstände. Po prostu byli ze sobą zjednoczeni przez te wszystkie zewnętrzne warunki. Da mitten in der Wüste blieb ihnen gar nichts anderes übrig als zusammen zu bleiben. Gdyż tam w środku pustyni nie pozostawało im nic innego, jak tylko się trzymać wszyscy razem. Sie waren gelagert um die Stiftshütte herum. I oni rozbijali swoje namioty na obozowisko wokoło tego namiotu zgromadzenia. Ein geeintes Volk. Zjednoczony lud. Und wir wissen, dass Bileam da herunterschaute. I wiemy o tym, że Bileam spoglądał na nich z góry. Und wie das Volk mit den Augen Gottes sah. I widział ich tak, jakby Bóg widział ich, ten lud, swoimi oczami. Ein Volk abgesondert aus allen Völkern. Lud, który był całkowicie odosobniony od innych narodów. Dann kamen sie aber ins Land. Ale gdy oni weszli do tego kraju obiecanego, und schon war es mit dieser äußeren Einheit zu Ende. To już zakończyła się ta zewnętrzna tylko jedność tego narodu. Gott hatte eigentlich gewollt, dass sein ganzes Volk über den Jordan zieht. Bóg w zasadzie chciał, aby cały naród przeszedł przez rzekę Jordan. In das Land der Verheißung. Do tego obiecanego kraju. Und zweieinhalb Stämme. A co stało się z dwoma i połową pokolenia? Zogen nicht mit. Oni nie przeszli przez Jordan. Das Land im Osten vom Jordan erschien ihnen gut genug. Bo ten kraj leżący po wschodniej stronie Jordanu wydawał im się wystarczająco dobrym. Sie brachten zwar ihre Zugehörigkeit zu dem ganzen Volke zum Ausdruck dadurch, dass sie ihre Männer als Streiter noch mit hinüberschickten. Wprawdzie oni wyrażali swoją przynależność do tego narodu przez to, że wysłali wszystkich mężów, wojowników, aby szli oni i razem z całym ludem walczyli. Aber stets waren sie am Rande des zweieinhalb Stämme. Ale oni zawsze byli na brzegu, na zewnątrz tych pozostałych pokoleń. Lange bevor die anderen Stämme in Gefangenschaft waren, waren sie schon praktisch aufgelöst. I długo przed tym, jak te pozostałe pokolenia znalazły się w niewoli babilońskiej, to te dwa i pół pokolenia, które zostało po drugiej stronie Jordanu, już dawno wcześniej były rozproszone. Wenn wir die Zeit der Richter sehen, i gdy spojrzymy teraz na czasy sędziów, dann finden wir, dass manchmal der Feind in einzelne Stämme einbricht. To zauważamy, że nieprzyjaciel zaczął uderzać czasami tylko na pojedyncze pokolenia. Und dann ruft dieser Stamm die anderen Stämme zur Hilfe. I wtedy jedno z tych pokoleń wzywało drugie na pomoc. Und dann gibt es schon welche, die haben große Beschlüsse an den Flüssen Rubens. I wtedy też zdarzali się tacy, którzy nad brzegami rzek siedzieli i wielkie narady prowadzili. I naradzali się, a jednak nie przychodzili z pomocą. Da sehen wir schon Differenzen unter den Stämmen. I już wtedy widzimy te wielkie różnice pomiędzy tymi poszczególnymi pokoleniami. Ganz am Ende des Buches der Richter, a na samym końcu tej Księgi Sędziów, kommt in Israel eine ganz schwere Sünde vor. W Izraelu zdarza się bardzo ciężki grzech. Diese Sünde findet statt in einem der Städte Benjamins. I ten grzech zdarzył się w jednym z miast Benjamina. Und der Stamm Benjamin will das Böse in seiner Mitte nicht verurteilen. A to pokolenie Benjamin w ogóle nie chciało osądzić tego zła, które zdarzyło się wśród nich. Die anderen Stämme ziehen gegen Benjamin. I pozostałe pokolenia wyszły na wojnę przeciwko temu pokoleniu Benjamin. Po raz pierwszy wybuchła wojna bratobójcza w tym narodzie Bożym. Zweimal wird Juda geschlagen. I dwukrotnie Juda była też i atakowana. Obwohl sie im Recht waren. I pomimo tego, że oni mieli rację. Aber ihre Herzen waren voll Hoffnung. Ale jednak ich serca były pełne wyniosłości. I oni rzeczywiście nie żałowali tego, co zdarzyło się w Benjaminie.
I dopiero w trzeciej wojnie, trzeciej walce oni, w trzeciej bitwie zwyciężyli. Es ist hochinteressant zu beobachten, dass sie erst im Laufe der Kampfhandlungen die richtige innere Einstellung bekommen. I to jest wielce interesujące, gdy możemy stwierdzić, że dopiero w trakcie tych poszczególnych bitew oni zmienili swoje serca i odpowiednio je nastawili. Dass sie nicht in einem hochmütigen Stolz gegen Benjamin ziehen. Tak, że oni nie wyszli już z takim wyniosłym, pysznym nastawieniem przeciwko Benjaminowi. Ale oni się uniżyli pod wolę Bożą. I wyszli na wojnę przeciwko nim, mając uczucia łaski w sercach. W stosunku do tych, którzy upadli. Dann kommt Saul. Następnie pojawia się Saul. Dann David. Potem David. Erst ist er nur König über Juda. Na początku on jest tylko królem nad Judą. Die anderen Stämme erkennen ihn noch nicht an. I inne pokolenia jeszcze go nie uznają. Und dann erst in Hebron wird er zum König über ganz Israel gemacht. I dopiero w Hebronie on zostaje powołany na króla nad całym Izraelem. Da ist das Volk geeint. I wtedy widać, że ten naród jest zjednoczony. Zum ersten Mal seit der Wüstenwanderung. Po raz pierwszy od chwili zakończenia wędrówki przez pustynię. Jahrhunderte sind vergangen. I przeminęły setki lat. Jetzt ist das Volk geeint. I teraz ten naród znowu jest zjednoczony. Es blieb geeint in der Regierung Davids. Pozostał zjednoczony przez czas panowania Dawida, die etwa 40 Jahre dauerte. Które trwało około 40 lat. Dann die Regierung Salomos. Następnie panowanie Salomona. Noch einmal 40 Jahre. Następne 40 lat. Und unter dem Sohne Salomos fand die Reichsteilung statt. A za czasów panowania syna Salomonowego nastąpiło rozdwojenie tego królestwa. 10 stämme mit Jerobeam. 10 plemion odeszło z królem Jeroboamem. Und nur 2 stämme blieben bei Rehabeam. A tylko 2 pokolenia pozostały pod panowaniem Rehabeama. 40 Jahre war das Volk geeint in der Wüste unter Mose. 40 lat ten naród był zjednoczony pod panowaniem Mojżesza. Dann noch eine gewisse Zeit unter Josua. Potem jakiś krótki okres czasu pod panowaniem Jozuego. Und dann die Zeit unter David und Salomo, nochmal zweimal 40 Jahre. A następnie 2 razy po 40 lat panowanie za czasów Dawida i Salomona. Das war alles. I to wszystko w tym narodzie. Bis heute. Aż do dnia dzisiejszego. Erst wenn der Herr Jesus wiederkommt. I dopiero wtedy, gdy Pan Jezus powtórnie przyjdzie, dann wird er all die Stämme wiederbringen. On zgromadzi wszystkie pokolenia. Dann wird es wieder ein Volk sein. I wtedy znowu będzie jeden naród, Jahrtausende zerstreut, który był przez tysiące lat rozproszony. Und nur etwas mehr wie 120 Jahre geeint. I tylko troszeczkę więcej niż 120 lat był jednomyślnie zjednoczony. Geschwister, wie ist das mit der Geschichte der Versammlung Gottes? O bracia i siostry, jak to wygląda w historii Zgromadzenia Bożego? Die wunderschöne Einheit vom Anfang. Przecudna jedność na samym początku. Wo sie ein Herz und eine Seele war. Gdy jest napisane, że oni byli jednym sercem i jedną duszą. Wie lange hielt das an? Jakżeż długo to trwało? Schon in der Versammlung in Korinth gab es Spaltung. Już w zgromadzeniu w Koryncie nastąpiły podziały. Jedni zaczęli mówić, my jesteśmy Pawłowi. Inni zaczęli mówić, my jesteśmy Apolosowi. I tej jednomyślności już nie było widać. Tak, rozdzieleni stali święci. I co my mamy teraz uczynić? W naszych dniach. Da können wir manches lernen. Jetzt kommen wir zurück zu diesem König. Tak, możemy się z tego przeczytanego tekstu niejedną rzecz nauczyć. Wróćmy z powrotem do historii tych królów. Wir wollen einmal gucken, was der König aus dem Hause Davids machte, der die Reichsteilung erlebte. Zwróćmy uwagę na to, co uczynił król z tego domu Dawidowego, który w zasadzie podzielił to królestwo. Zweite Chroniker 11.
Druga Księga Kronik, 11 rozdział. Die ersten vier Verse. Przeczytajmy pierwszych cztery wiersze. Druga Kronik, 11 rozdział, od pierwszego wiersza do czwartego. Gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził ród Judy i Benjamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Wtedy doszło słowo Pana Szemajasza, męża Bożego, tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu Izraelowi w Judzie i Benjaminie i Benjaminitom tak. Tak, mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wróćcie każdy do swego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jeroboamowi. Wir können verstehen, was Rehabeam hier vorhat. Możemy to na pewno zrozumieć, jakie zamiary miał Rehabeam. Er, der Sohn Salomos. On, który był synem Salomona. Der gesagt hat, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. On, który powiedział, że mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Er war tief verletzt in seinem Stolz. On był do głębi zraniony w swojej pysze. Er war der Sohn jenes mächtigen Königs, wo die Könige von weit her gekommen waren, um seinem Vater zu huldigen. Przecież to on był tym synem tego potężnego króla, którego odwiedzali królowie z daleka, aby składać mu cześć i chwałę. Und er wollte das Volk wieder einigen. I on chciał ten naród z powrotem zjednoczyć. Wenn nötig mit Gewalt. A jeśli to będzie potrzebne, to również i przemocą. Gott stellt sich ihm entgegen. Ale Bóg przeciwstawił się mu. Er sendet einen Propheten. Posłał swojego proroka und sagt, tue das nicht, i powiedział, nie czyń tego, von mir aus ist diese Sache geschehen. Bo ode mnie wyszła ta sprawa. Zum Glück hat Rehabeam so viel Gottesfurcht. Całe szczęście, że Rehabeam miał na tyle bojaźni Bożej, dass er auf das Wort des Propheten hört, że posłuchał słów tego proroka und den Kriegszug abbricht. I zakończył to wyjście na wojnę. Geschwister, wenn es Trennungen unter dem Volke Gottes gegeben hat. Tak, bracia i siostry, jeżeli powstały podziały wśród ludu Bożego, dann sind diese Trennungen immer die Folge unseres Versagens. To te podziały są zawsze następstwem tego, że my żeśmy zawiedli. Wer hatte versagt, Rehabeam? Kto zawiódł Rehabeam? Nein, sein Vater Salomon. Nie, jego ojciec Salomon. Man kann das aber nachlesen in Büchern Mose, es gab ein königliches Gesetz. Można o tym przeczytać w Księgach Mojżeszowych, bo było postanowione prawo królewskie. Wenn in Israel einmal ein König aufstehen sollte. Jeśli by kiedyś miał w Izraelu powstać król, dann hatte Gott gesagt, er solle drei Dinge nicht tun. To Bóg powiedział, że on nie powinien czynić trzech rzeczy. Er solle keine Rosse aus Ägypten. Nie powinien sobie sprowadzać koni z Egiptu. Er solle das Silber und das Gold nicht mehren. Nie powinien pomnażać srebra i złota. Und er sollte nicht viele Frauen. I nie powinien mieć wiele żon. Und es ist erschütternd. I jest to wstrząsające. Genau diese drei Gebote hatte der König bekommen von Gott. Że akurat te trzy przykazania otrzymał ten król od Boga. Genau gegen diese drei Gebote hat Salomo verstoßen. I dokładnie przeciwko, na przekór tym trzem przykazaniom on uczynił na odwrót. Er hat Rosse aus Ägypten einführen lassen. On sprowadzał sobie konie z Egiptu. Das Silber galt nichts in den Tagen Salomos. So viel war. I jest napisane, że srebro było za nic poczytywane za dni Salomonowych, gdyż tak wiele go było. A on powołał specjalną flotę, aby przywoziła złoto z Ofir. I posiadał 1000 żon. To tak, jak gdyby on uderzał Boga prosto w twarz. Wir wissen, dass seine Frauen sein Herz neigten den anderen Göttern. I wiemy, że jego niewiasty odwróciły jego serce w kierunku innych bożków.
nur, weil er der direkte Nachkomme Davids war. I tylko z tego powodu, że on był bezpośrednim potomkiem Dawida, kam die Reichsteilung erst bei seinem Sohn. To ten podział królestwa nastąpił dopiero za czasów panowania jego syna. Seht ihr, wenn es Trennung unter dem Volke Gottes gibt. Tak, zauważcie, że jeżeli są jakieś podziały wśród ludu Bożego, ist es immer die Ursache unserer Versagen. To przyczyną tego jest to, że my żeśmy zawiedli. Und das Niederbeugende ist. I to, co nas powinno zawsze uniżać, dass wenn die Trennung stattgefunden hat, to to, że jeżeli się dokonał jakiś podział, Gott sagt, von mir aus ist diese Sache geschehen. To Bóg mówi, że ode mnie wyszła ta sprawa. Und nicht will, dass wir so bekämpfen. I Bóg nie chce, abyśmy my to cofnęli. Wenn einer sie rückgängig machen kann. Nawet jeżeli by ktoś potrafił to wszystko cofnąć, to taką osobą tylko byłaby osoba Boga, samego Boga. Was uns geziemt, wenn eine Trennung stattgefunden hat. To, co dotyczy nas, jeżeli staniemy w obliczu jakiegoś podziału. Und wie viele Trennungen haben in den all den Jahrhunderten unter Kindern Gottes stattgefunden? Ach, a ileż to różnych podziałów powstało pomiędzy dziećmi Bożymi przez setki lat. Dann ist unser Platz im Staub. To naszym miejscem powinno być uniżenie się do prochu. W uniżeniu przed Bogiem. A nie cielesne czynić wysiłki, aby te podziały cofnąć. Bo przez to my będziemy negowali to, że my sami jesteśmy winni tego podziału. Weil wir dadurch nicht wahrhaben, dass es die Zuchthandlung Gottes ist. I dlatego, że to jest akurat karzące postępowanie czy działanie Boga. Diese Trennung hier ist bis heute nicht aufgehoben. I ten podział królestwa aż po dziś dzień nie został usunięty. Ciągle dalej nie jest usunięty. Wenn wir jetzt, ich möchte nur einmal zu dem nächsten König übergehen. Chciałbym przejść jeszcze do czasów panowania następnego króla. Zu dem König Abia, es war der Sohn Rehabeams. Do tego syna Rehabeamowego, do króla Abi. In kapitel 13. W 13 rozdziale Abiasza. Im Nordreich lebte immer noch Jerobeam. Er regierte viel länger als Rehabeam. W północnym królestwie żył dalej jeszcze ten Jeroboam, bo on żył o wiele dłużej niż w Judzie żył Rehabeam. Und wir lesen am Ende von Vers 2 und es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. I pod koniec wiersza drugiego czytamy, że była dalej wojna pomiędzy Abiaszem a Jeroboamem. Also, was Rehabeam nicht getan hat, a więc to, czego Rehabeam nie uczynił, er zog sein Heer zurück, że on akurat cofnął całą armię wojska z powrotem, das hat sein Sohn dann doch getan. To jednak jego syn to uczynił, że on wyszedł na wojnę. Krieg zwischen dem Südreich und dem Nordreich. I powstała wojna pomiędzy południowym i północnym królestwem. Und dann wenn wir dann einmal lesen, was Abia sagt zu den Leuten des Nordreiches. Jeżeli jeszcze do tego przeczytamy o tym, co Abiasz powiedział do ludzi z tego północnego królestwa, teraz z tego 13 rozdziału drugiej księgi Kronik, ten wiersze od 8 do 12. Teraz zaś wy myślicie, że potraficie przeciwstawić się królestwu Pana oddanego w rękę potomków Dawida, dlatego że jesteście gromadą liczną i że macie ze sobą złote cielce, które Jeroboam kazał wam sporządzić jako bogów. Czy nie wypędziliście kapłanów Pana, potomków Aarona i Lewitów i nie narobiliście sobie kapłanów jak ludy innych krajów? Gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i z siedmioma baranami,
aby go wyświęcono, zostaje kapłanem tych, którzy nie są bogami. U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy Go, a kapłanami sprawującymi służbę dla Pana są potomkowie Arona, a także Lewici spełniają swoje czynności. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne i kadzidlane z wonnych rzeczy, rozkładają chleby pokładne na stole z czystego złota, dbają o szczero złoty świecznik z jego lampami, aby świeciły co wieczór, gdyż my przestrzegamy przepisów Pana, Boga naszego. Wy natomiast opuściliście Go. Tak więc z nami na czele jest Bóg i Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do boju przeciwko Wam. Synowie Izraelscy, nie walczcie z Panem, Bogiem Waszych ojców, gdyż nie powiedzie się Wam. Merkt ihr den Geist, der hier aus Abia spricht? Czy zauważacie, w jakim duchu Abiasz tutaj do nich przemawia? War das falsch, was er sagt? Czy to, co on powiedział, było nieprawdą? Eigentlich. W zasadzie nie. Das Nordreich war wirklich abgewichen von Gott. Tak, rzeczywiście, Północne Królestwo oddaliło się od Boga. Und in Jerusalem, in der Stadt des großen Königs, im Tempel dort, fand der Gottesdienst nach der Vorschrift statt. A w Jerozolimie, w tym mieście wielkiego Boga i króla, dalej jeszcze w świątyni sprawowano tę służbę kapłańską. Und dennoch glaube ich, dass der Geist, in dem Abia hier spricht, nicht gut ist. A ja jednak myślę, że ten duch, który przemawiał przez Abiasza, nie był dobry. Darf ich das auf unsere Tage übertragen? Czy wolno mi to teraz przenieść na nasze dni? Wenn wir andere christliche Gruppierungen sehen, gdy my spojrzymy na inne chrześcijańskie ugrupowania, dann werden wir da Dinge vielleicht auszusetzen haben. To na pewno zauważymy rzeczy, które nie są dobre. Und werden sagen, da beten die Frauen. I powiemy, o, tamto się modlą niewiasty. Oder da ist ein Predigerdienst, der ist vorgeschrieben. Albo powiemy, o, tam u nich to jest kaznodzieja, który jest tam nad nimi postanowiony. Und manche andere Dinge noch. I wiele innych rzeczy. Und dann werden wir sagen können, ja, bei uns ist das alles richtig. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, ale u nas to wszystko jest na właściwym miejscu. Wir machen das so, wie Gottes will. My to czynimy tak, jak to Bóg chce. Bei uns ist der Herr Jesus in der Mitte. U nas to Pan Jezus jest pośrodku nas. Geschwister, wenn wir in diesem Geiste denken und sprechen. O, bracia i siostry, jeżeli w takim duchu będziemy myśleli i mówili, to na pewno Bogu nie będziemy się podobali. Ich sage nicht, dass wir nicht klar sehen sollten, wo falscher Gottesdienst ist. Ja wcale przez to nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy bardzo jasno potrafić zauważyć, gdzie jest właściwie wykonywana w sposób prawidłowy służba do Boga. Wir sollten uns damit auch nicht eins machen. I nie powinniśmy się z takimi rzeczami, jak tam wśród nich również się dzieją, jednoczyć. Nie powinniśmy tam też do nich chodzić. Wenn wir wissen, dass Gebote des Herrn übertreten werden. Bo jeżeli wiemy, że przykazania Pańskie są tam nieprzestrzegane, to nie powinniśmy tam chodzić. Es sei denn, dass der Herr in einem persönlichen Gespräch, za wyjątkiem tego, że Pan daruje łaski, że w osobistej rozmowie z kimś, mit einzelnen Brüdern vielleicht dieser Gruppierung, z pojedynczych braci z tych różnych ugrupowań, schenkt, dass man sie einmal in Liebe aufmerksam, że Pan daruje łaski, że w miłości będziemy mogli im zwrócić na te rzeczy uwagę. Aber an diese Stätten sollten wir nicht gehen. Ale na ich miejsca nie mamy chodzić. Ich werde das nachher auch noch begründen. Ja to jeszcze też i udokumentuję na podstawie Słowa Bożego. Aber diesen Geist sollten wir hier auch nicht. Ale takiego ducha, jak teraz żeśmy czytali, też nie powinniśmy w sobie mieć. Es ist ein Geist voller Hochmut. Gdyż to jest duch pełen pychy, der sich nicht geziemt. Której,
która się nie przystoi. Als ich etwa 20 Jahre alt war. Gdy ja miałem około 20 lat. Und ihr wisst nicht so ganz genau, wo ich herkomme. Wy dokładnie nie wiecie, z jakiego rejonu akurat ja pochodzę. Darum kann ich das jetzt sagen. To mogę to teraz wam powiedzieć. Da war in der Zusammenkunft, die durchaus nach den Gedanken des Wortes Gottes war. To w tym zgromadzeniu, które we wszystkich rzeczach było zgodne ze Słowem Bożym, dieser Geist war. Taki duch akurat był, miał miejsce. Ich brachte manchmal Gläubige aus anderen Kreisen mit. I na przykład ja przyprowadzałem do zgromadzenia wierzących z innych kręgów. Und sie spürten diesen Geist des Hochmuts in unserer Mitte. I oni odczuli ten duch pychy panujący wśród nas. Der war abstoßend. I to było dla nich tak odpychające. Und dann bin ich als 19-jähriger oder 20-jähriger Mann hier vorne an das Pult gestanden. I ja wtedy jako 19-letni, 20-letni nie jeden raz stanąłem za pulpitem. Und habe eine Dreiviertelstunde über den Hochmut in unserer Mitte gesprochen. I przez 45 minut mówiłem na temat pychy panującej wśród nas. Da bin ich nicht mehr gekommen. I później już przestałem przychodzić. Und habe überall rumgesucht. I zacząłem szukać wszędzie naokoło. Manche Gruppierungen gewesen. I byłem w różnych ugrupowaniach. Ich musste zurückkehren. Ale musiałem wrócić z powrotem. Dlaczego? Ich konnte in keiner Gruppierung in Frieden sein. Bo ja w żadnym z tych ugrupowań nie mogłem przebywać w pokoju. Weil den Worte Gottes nicht in allem gehorchte. Bo tam wśród nich w tym albo w owym nie postępowano zgodnie ze Słowem Bożym. Ich will euch das sagen an welcher Sache sich das bei mir festgemacht hat. Ja chcę wam powiedzieć, w jakiej rzeczy też i to tak bardzo mocno się i u mnie okazało. Ich war in einer Gruppe. Mianowicie byłem w jednej z takich grup. Viele junge Leute. Która miała w sobie wielu młodych ludzi. 80 etwa an der Zahl. Mniej więcej około 80 osób. Es gab eine Zeit, da kamen jede Woche ein oder zwei Personen zum Glauben. I były takie czasy w tej grupie, że każdego tygodnia jedna lub dwie osoby się tam nawracały. Mówię to przez to, żeby pokazać, że też wiele dobrego wśród tych wierzących było. Oni wykazywali wielką pilność dla swojego Pana. I byli pilni w głoszeniu Ewangelii. I Pan darował, że ludzie się nawracali. Eines Tages kam eine junge Schwester auf mich zu, ich war ja auch noch jung. Pewnego dnia jedna z młodych sióstr podeszła do mnie, a ja wtedy też przecież byłem młody. Sie hat den ersten Korintherbrief gelesen, dass die Frau ja Haar lang wachsen lassen soll. Ona przeczytała w pierwszym liście do Koryntian, że niewiasta ma pozwolić, aby jej włosy rosnęły swobodnie na długość. Und ihr Haupt bedecken soll. I ona wyczytała, jako młoda siostra, że ona ma nakrywać swoją głowę. I ona się pytała mnie, co ty na ten temat myślisz? Ja jej odpowiedziałem, nic na ten temat nie myślę. Ona zdziwiona patrzy na mnie. Takiej odpowiedzi nie oczekiwała. I pyta się dalej, no ale co ty masz na myśli? Ja hab ich gesagt, was soll ich denn darüber denken? I ja odpowiedziałem, no ale cóż ja mógłbym na ten temat myśleć? Steht das nicht ganz klar da? Czyż tu nie jest całkowicie jasno na ten temat napisane? Ach so meinst du das. Aha, to ty tak to myślisz na ten temat? Sie ließ ihr Haar lang wachsen. I ona pozwoliła, aby jej włosy urosnęły na długość. Sie bedeckte ihr Haupt. Zaczęła nakrywać swoją głowę. Und es blieb nicht bei dieser Schwester. I nie tylko to u tej siostry tak powstało. Andere folgte nicht. Bo i inne zaczęły ją naśladować. Nach einiger Zeit waren einige Schwestern bedeckt und andere nicht. Po pewnym okresie czasu w zgromadzeniu niektóre siostry miały głowy nakryte, inne nie. Jetzt gab es Spannung. I powstały tam teraz napięcia. Unter diesen Schwestern. Wśród tych sióstr. Sie ließen sich nicht gleich beheben. Sie ließen sich nicht gleich auflösen. I te napięcia nie dało się od razu tak zlikwidować. Eines Abends während einer Versammlung war ich nicht da.
I pewnego dnia wieczorem, akurat tego dnia nie byłem w zgromadzeniu. Ich habe eine Nachtwache im Krankenhaus gemacht. Musiałem być na popołudniowej dniówce w szpitalu. Und am nächsten Tag kommen einige Schwestern auf mich zu und sagen: Horst, weißt du, was gestern Abend gesagt wurde? I niektóre siostry następnego dnia podeszły do mnie i powiedziały: Horst, czy ty wiesz, co było wczoraj powiedziane? Ich sag, ich war doch nicht da. Ja powiedziałem: nie wiem, bo mnie nie było. Was? Co? Ja, wir sollen unser Haupt nicht mehr bedecken. Powiedziano oficjalnie: nie mamy nakrywać swoich głów. Ich war schon. Byłem przerażony. Ich bin zu dem Prediger gegangen. Poszedłem do kaznodziei. Ich hab gesagt, die Schwestern haben mir das und das gemacht. I powiedziałem: te i te siostry mnie to powiedziały. Hast du das gesagt? Czy ty to powiedziałeś? Ja. Tak. Ich sage, aber Gottes Wort sagt doch anders. A ja powiedziałem: ale przecież Słowo Boże mówi inaczej. Ja, gesagt, das ist nur eine Äußerlichkeit. A on wyraził się: ach, to jest tylko taka rzecz zewnętrzna. Früher hatten wir Frieden unter den Schwestern. Dawniej to my mieliśmy pokój wśród niewiast. Und in letzter Zeit gab es Spannung. A w ostatnim czasie powstały napięcia. Ich wollte den alten Zustand wiederherstellen. Ja chciałbym powrócić z powrotem do tego starego stanu pokoju. Der Friede ist mir wichtiger als eine Vorschrift im Worte Gottes. Ten pokój wśród niewiast jest dla mnie ważniejszy niż jakieś tam przepisy ze Słowa Bożego. Ich habe gesagt, bleibst du bei dieser Haltung? Ja powiedziałem: czy ty dalej trwasz w takim nastawieniu? Tak. Das war das letzte Mal, dass ich dort war. I to był ostatni raz, gdy ja byłem wśród nich. Ich hatte mich dann an den nächsten Sonntag verabschiedet. To znaczy, następnej niedzieli ja się z nimi pożegnałem. I nie miałem już więcej pokoju. Bo stwierdziłem, że Słowo Boże zostało na bok odsunięte. Nie, bracia i siostry, my musimy się mocno trzymać Jego słowa. We wszystkich szczegółach. I niczego nie opuszczać. Ale nie w einem Geiste słowa. Ale nie być w duchu pychy. Als ich dann zurückkehrte zu den Brüdern, wo ich weggegangen war. I gdy tak wróciłem z powrotem do tych braci, spośród których ja wyszedłem, hatte der Herr in seiner Gnade auch an ihnen gewirkt. To Pan w swojej łasce i zaczął wśród nich działać. Und dieser Geist war nicht mehr da. I tego ducha wyniosłości już wśród nich nie było. Ich war damals auch zu ungeduldig. Ja wtedy wcześniej byłem, trzeba powiedzieć, też za bardzo niecierpliwy. Nein, wir müssen festhalten an der Wahrheit, aber in einem Geist der Demut. Nie, my musimy się mocno trzymać prawdy, ale w duchu i w usposobieniu uniżonym. Abija war hier mit einer großen Sicherheit in den Krieg gezogen. Abijasz tutaj wyciągnął na tą wojnę z wielką pewnością siebie. Gott ist mit uns. Bóg jest z nami. Mit euch nicht. Z wami nie. Und dann geriet in einen Hinterhalt. I tutaj wpadł w pułapkę. Wenn wir das weiterlesen, plötzlich waren sie umzingelt von Israel. Gdybyśmy to dalej przeczytali, to dowiemy się, że oni nagle byli otoczeni przez Izraela. Juda war von vorne und von hinten eingeengt. I Juda był otoczony z przodu i z tyłu przez wojska izraelskie. Vorbei war es mit dem Hurra-Schrei. I już przeminęło te usposobienia, krzyczenia, hurra! Und dann haben sie zu Gott geschrien in ihrer Not. I wtedy oni zaczęli wrzeszczeć do Boga w swojej wielkiej biedzie. Und dann hat Gott kam ihnen in Gnade zurück. I Bóg w wielkiej swojej łasce przyszedł im z pomocą. Aber nicht, weil sie vorher so großspurig geredet haben. Ale nie z tego powodu, że przedtem tak mądrze mówili, sondern weil Gott auf ihr Schreien in der Not gehört. Ale z tego powodu, że Bóg wysłuchał ich wołanie w biedzie. Ich hatte vorhin gesagt, wir sollten nicht an die falschen Plätze gehen. Ja przedtem powiedziałem, że nie mamy chodzić na niewłaściwe miejsca. Da finden wir manche Vorbilder im Alten Testament. Nie jeden przykład znajdujemy w Starym Testamencie. Zum Beispiel sollte jener Prophet, der vom Südreich ins Nordreich ging, nur seine Botschaft loswerden. Na przykład znajdujemy tam w Starym Testamencie opisanego proroka, który miał przejść tylko z północnego do północnego królestwa
aby tam ogłosić swoje poselstwo. Er sollte dort nicht essen. On tam nie miał jeść. Er sollte dort nicht einkehren. On miał tam nie wchodzić w gościnę. Alles Ausdruck von Gemeinschaft. A to wszystko są wyrazy społeczności. Nein, er sollte nur das Urteil Gottes verkünden und dann zurückkehren. On miał tylko ogłosić wyrok Boży i wrócić. Und wir wissen, dass jener alte Prophet. I wiemy dobrze o tym, że inny stary prorok ihn überredete, przegadał go, indem er sagte, auch ich bin ein Mann Gottes. I powiedział mu, ach, ja też jestem mężem Bożym. Außerdem war er der Ältere. Poza tym on był o wiele starszy. Und vielleicht hat dann der Jüngere nur aus Höflichkeit nachgegeben. I ten młodszy, no tak z uprzejmości zgodził się. Das Gericht Gottes traf. Ale niestety, sąd Boży go trafił. W drodze powrotnej. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, einfach aus dieser Geschichte der Könige. Jeszcze inny przykład chciałbym przytoczyć, też z tej historii królów. Und zwar, zum Beispiel, wir hatten gelesen, na przykład żeśmy czytali aus, von dem König Amasja in Kapitel 25, das war jener Mann, der nicht ungeteilten Herzens war. Na przykład, żeśmy czytali w 25 rozdziale tej drugiej księgi Kronik o królu Amasjaszu, który nie chodził jednak ze szczerym sercem za Panem. Przeczytajmy teraz od wiersza 5. Przeczytajmy ten urywek od 5 do 10 wiersza. Następnie Amasjasz zebrał Judejczyków i oddał ich według rodów pod komendę dowódców nad tysiącami i setników dla całego Judy i Benjamina. Dokonał też przeglądu mężczyzn od 20 lat wzwyż i doliczył się 300 tysięcy zdatnych do boju, uzbrojonych w dzidę i tarczę. Oraz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: Królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego: A co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. Amasjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swoich miejscowości. Lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swoich miejscowości mocno zagniewani. Eine ganz einfache Begebenheit zur Belehrung. To jest bardzo proste zdarzenie służące naszemu pouczeniu. Es ging um einen Krieg gegen ein feindliches Volk. Chodziło tutaj o wojnę z narodem nieprzyjacielskim. Der König Amasja hatte den Eindruck, dass die Soldaten, die er aus Juda und Benjamin zusammenkriegte, nicht ausreichend für jenen großen Zug sei. I król Amasjasz miał wrażenie, że wszyscy wojownicy, którzy pochodzili z Judy i Benjamina, będą niewystarczający, aby wyjść naprzeciw wielkiej armii wroga. Und er versuchte sein Heer zu vergrößern, i on starał się powiększyć swoją armię, indem er für Geld Soldaten aus dem Nordreich auf ankaufte gleichsam. Przez to, że on za pieniądze chciał wynająć żołnierzy z północnego królestwa. So die Geschichte ist klar. Ta historia jest tutaj dla nas jasna. Der Prophet kommt und sagt, tu das nicht. Prorok przychodzi i mówi do niego, nie czyń tego. Der König sagt, ich hab doch schon bezahlt. A król mówi, ach, przecież ja już zapłaciłem za to. Und der Prophet sagt gleichsam, das Geld ist futsch. I prorok mówi tutaj, pieniądze to nie wszystko. Aber Gott kann dir viel, viel mehr geben. Ale Bóg może ci darować o wiele, wiele więcej. Der König hat folgt auch ihr dem Aufruf des Propheten.
I król posłuchał tego wezwania proroka. Peinliche Situation. Bardzo zawstydzająca sytuacja. Ganz peinlich. Bardzo zawstydzająca. Er hatte um Hilfe gerufen. Najpierw wzywał pomocy. Er hatte sie auch schon angestellt. Zamówił ją. Und jetzt sagte, jetzt könnt ihr wieder gehen. A teraz mówi, możecie odejść. Die Reaktion jener Männer aus Ephraim können wir gut verstehen. Możemy dobrze zrozumieć tą reakcję tych wojowników z Efraima. Dass sie beleidigt war. Że oni byli tutaj bardzo wzburzeni tym. Die sagten gleichsam, wir sind euch wohl nicht gut genug, was? Oni może powiedzieli, jak to, co, nie jesteśmy wystarczająco dobrymi dla was wojownikami? Das hätte sich Amasja erspart. Przecież Amasjasz mógł sobie tego wstydu zaoszczędzić. Hätte er am Anfang, von Anfang an nur auf Gott vertraut. Gdyby on od samego początku tylko zaufał Bogu. Und nur mit den wenigen Soldaten, die ihm aus den beiden Stämmen zur Verfügung gestanden, in den Streit gezogen. I gdyby on wyszedł na wojnę tylko z tą niewielką ilością żołnierzy, którą miał do dyspozycji z tych swoich dwóch plemion, dann wäre die ganze Schwierigkeit nicht gekommen. To cała ta trudność przecież by nie pojawiła się. Denn es bleibt nicht dabei, dass diese Männer entrüstet wieder nach Hause gehen. Bo niestety nie obeszło się tylko tym, że ci mężowie tacy zagniewani odeszli do swoich miejscowości. Gott schenkt Amasja den Sieg. Bóg podarował Amasjaszowi zwycięstwo. Weil er dem Auftrag des Propheten gefolgt war. Z tego powodu, że on posłuchał tego polecenia proroka. Aber jene gedingten Soldaten aus Efraim. Ale ci najęci żołnierze z Efraima. Fallen in Juda ein. Oni napadli na Judę. Und erobern einige Städte. I zdobyli niektóre miasta. Was will ich damit sagen? Co ja chciałbym przez to powiedzieć? Stellt euch vor, ihr würdet hier eine Evangelisation machen. Wyobraźcie sobie, że będziecie chcieli tutaj zorganizować ewangelizację. Einbrechen in das Gebiet des Feindes. A więc wy chcecie teraz wkroczyć w królestwo panowania nieprzyjaciela. Und dann sagt ihr, wir sind aber nur so wenige hier. I może sobie pomyślicie, my jesteśmy tylko taką niewielką grupą tutaj. Das ist alles so, so schwach. Ach, tu wszystko wśród nas jest takie słabe. Und da sind doch liebe Geschwister. A tutaj obok nas mamy takich miłych wierzących. Das sind auch Gläubige. Którzy też są przecież wierzącymi. Das streite ich gar nicht ab. Das streite ich gar nicht ab. Ja tego w ogóle nie zaprzeczam, że oni są wierzącymi. Wir wollen uns zusammentun. I teraz razem połączmy się. Und gemeinsam gegen den Feind vorgehen. I idźmy wspólnie przeciwko nieprzyjacielowi. Wir machen eine gemeinsame Evangeliumsveranstaltung. I zorganizujmy wspólną ewangelizację. Ja mogę tylko przestrzegać, wenn wir nicht einen gemeinsamen Weg gehen, bo jeżeli nie idziemy tą samą społeczną drogą, dann können wir auch nicht gemeinsam arbeiten. To też i nie możemy razem ze sobą współpracować. Ich sage gar nichts, dass wenn wir zum Beispiel hören, dass wirklich Gläubige, die vielleicht nicht genau der Schrift gemäß zusammenkommen, wenn sie eine Evangelisation haben, dann sollen wir dafür beten. Ja nie chcę to powiedzieć, żebyśmy się nie mieli modlić za takimi wierzącymi, którzy są rzeczywiście szczerymi dziećmi Bożymi i organizują ewangelizację, aby Pan pobłogosławił tą ewangelizację. Dann sollen wir dafür beten, dass der Herr sein Wort sieht. Mamy się modlić o to, aby Pan pobłogosławił swoje słowo. Und dass Menschen errettet werden. I aby ludzie byli zbawieni. Aber wir sollten nicht gemeinsame Sachen. Ale nie powinniśmy robić społecznie różnych rzeczy. Was wir in unserem Land in den letzten Jahren festgestellt haben. Bo to, co myśmy stwierdzili w naszym kraju w ostatnich latach, dass solche gemeinsamen Bemühungen, die an manchen Orten gemacht wurden, że takie społeczne wysiłki, jakie były poczynione w niejednej z miejscowości naszego kraju, genau jenes Ergebnis hatten. Miały akurat taki efekt, jak tutaj opisany. Hier waren die Männer Ephraims eingebrochen in das Gebiet Juda. Bo ci mężowie z Efraima, oni wtargnęli na teren Judy. Und hatten Städte Judas weggenommen. I oni ograbili miasta z Judy. Wie vielen Orten in Deutschland. I jakże wiele miejscowości w Niemczech sind
keine Zeugnisse seiner Versammlung. Nie ma już miejscowych świadectw zgromadzenia w tych miejscowościach. Tak jak to było przed 10 albo 15 laty. Man gemeinsame Sache gemacht hatte im Evangelium mit einer Gemeinschaft. A wtedy akurat 10-15 lat temu rozpoczęto w społeczności z innymi grupami ewangelizować. Geschwister, ich hoffe, ihr versteht es recht. O bracia i siostry, ja mam tylko nadzieję, że wy mnie właściwie zrozumiecie. Ich möchte nicht einen Geist haben wie bei Abija. O, ja nie chciałbym, abyśmy my posiadali takiego ducha jak ten duch Abiasza. Ein Geist des Hochmuts in unserer Mitte. Ducha takiego i wyniosłości wśród nas. Dieser Geist geziemt sich für uns nicht. Nie przystoi, aby taki duch był wśród nas. Sondern ein Geist der Gnade und der Liebe. Ale ma być wśród nas duch łaski i miłości. Der Liebe zu allen Kindern Gottes. Miłości do wszystkich dzieci Bożych. Aber auch ein Geist des Gehorsams, des bedingungslosen Gehorsams gegen sein Wort. Ale również też i duch bezwzględnego posłuszeństwa w stosunku do Słowa Bożego. Und keine Einsmachung mit anderen Grundsätzen. I niejednoczenie się z innymi zasadami. Und wenn ihr die Geschichte mal für euch daheim der verschiedenen Könige lest. I gdy tak przeczytacie u siebie w domach historię tych poszczególnych królów, dann werdet ihr finden, dass gerade die Könige zum großen Segen waren. To akurat stwierdzicie, że ci królowie, którzy byli wielkim błogosławieństwem, die eine klare, abgesonderte Haltung hatten. Którzy szli linią całkowitego, jasnego odosobnienia. Es gibt zum Beispiel einen König, der König Josaphat. Na przykład był taki król Jozafat, dessen Leben ist ganz interessant. Którego życie jest bardzo interesujące. Am Anfang seines Lebens war er ganz klar und entschieden. Na początku swojego życia on postępował całkowicie zdecydowanie za Panem. Und Gott segnete ihn. I Bóg go błogosławił. Dann verschwägerte er sich mit Ahab. A następnie on spowinowacił się z Ahabem. Und er ging sogar so weit in einen Krieg zu ziehen mit Ahab. I doszło do tego, że on wyciągnął na wojnę razem z Ahabem. Nicht den er tat, sondern den Ahab tat. Na wojnę, którą akurat miał Ahab. Nie on, tylko Ahab. Und er sagte, ich bin wie du. I powiedział nawet, ja jestem takim jak ty. Das Kapitel muss man einmal lesen. O, przeczytajcie sobie ten rozdział. Da treten dann die ganzen falschen Propheten auf. I wtedy wystąpiła cała rzesza fałszywych proroków. Verkünden den Sieg Israels. I zaczęli ogłaszać wielkie zwycięstwo Izraela. Der König Josaphat. A król Jozafat. Der fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. On nie czuł się dobrze w swojej skórze. Der merkt genau, hier stimmt was nicht. On dokładnie to zauważał, tutaj coś się nie zgadza. Und dann sagt er, ist denn kein Prophet Jehovas da? I on się zapytał jeszcze, czy nie ma tu wśród was jakiegoś proroka pańskiego? Doch einer! Tak, tak, jeden jeszcze jest. Aber der prophezeit nur schlechtes. Ale on zawsze nam prorokuje zło. Das war Micha. To był Michaasz. Ja, der muss aber kommen, der muss prophezeien, sagt Josaphat. Josaphat powiedział, on musi tu przyjść i nam prorokować. Er sagt Micha, ja, ihr werdet siegen. I Michaasz powiedział na pierwszy rzut, tak, wy zwyciężycie. Ahab sagt dann, du sollst mich nicht belügen. Ahab powiedział, ale nie okłamuj nas. Dann sagt Micha die Wahrheit. I wtedy Michaasz powiedział prawdę. Wie ging der Krieg ausgehen? Jak będzie wyglądała wojna? Dann lässt ihn Ahab ins Gesicht schlagen, den Propheten Micha. I wtedy Ahab kazał bić po twarzy proroka Michaasza. A szedł Jozafat dalej. A Jozafat stał przy tym. Völlig beschämt. Całkowicie zawstydzająca sytuacja. Aber er hatte versprochen, mit ihm in Krieg zu ziehen. Ale niestety, on złożył przyrzeczenie, że on pójdzie z nimi na wojnę. Ale tylko łaska Boża go uratowała. Ahab zginął w tej wojnie. I to było wielką lekcją dla Jozafata. Potem znowu on zaczął szukać Pana. Ale jego syn
On niestety wziął sobie córkę Achaba za żonę. Diese eine Verbindung. I tylko ten jeden związek hatte für die nächsten Könige furchtbare Folgen. Dla następnych królów miał przerażające następstwa. Ach, lasst uns in Demut. O, chciejmy postępować w pokorze. In Absonderung den schmalen Weg gehen. I w odosobnieniu iść naszą wąską drogą. Mit weitem Herzen. Ale mając szeroko otwarte serce. Für alle Kinder Gottes. Dla wszystkich dzieci Bożych. Aber auf dem schmalen Weg. Ale pozostawać na wąskiej drodze. Dort haben wir dann den guten Blick unseres Herrn. A wtedy będziemy mieli skierowane dobre spojrzenie na naszego Pana na nas. I jedna rzecz jest wynagradzana. Nie wielkie jakieś sukcesy. Wierność jest nagradzana. Ja myślę, bracia i siostry, że my mamy bardzo wielki przywilej. In den letzten bösen Tagen, in denen wir leben. Że w tych ostatnich złych dniach, w jakich my żyjemy, in den schweren Zeiten, wie es Gottes Wort nennt, w tych trudnych czasach, tak jak to Słowo Boże nazywa, sein Wort zu bewahren. Mamy tę możliwość zachowywania Jego Słowa. Ich glaube, dass wir den Herrn mehr ehren können in diesen Zeiten. Ja myślę, że będziemy mogli więcej Pana uczcić w tych czasach, als viele gläubige in guten Tagen, niż wielu innych wierzących, żyjących w dobrych dniach. Oby nam Pan w tym wszystkim pomógł. So gesagt. Ja przedtem to tak dlatego powiedziałem, weil ich die Geschwister nicht beschämen wollte, wo ich lange Jahre war. Bo nie chciałbym zawstydzić tych wierzących, wśród których ja długie lata jestem. Und ich darf wirklich sagen, der Herr hat Gnade geschenkt, dass die Gesinnung an dem Ort ist wirklich eine andere geworden. I mogę powiedzieć, że Pan rzeczywiście darował łaski i usposobienie w tym miejscowym świadectwie Zgromadzenia Pańskiego jest całkowicie inne. Also ich komme aus Esslingen. A więc ja pochodzę z Esslingen. Das ist eine Stadt etwa 15 km im Osten von Stuttgart. A jest to miejscowość, która znajduje się 15 km na wschód od Stuttgartu. Wir kommen dort etwa mit. Wenn ich die Kinder mitzähle, sind wir etwa 40. I tam zgromadzamy się w gromadzie razem z dziećmi około 40 osób. Wir sind, uns fehlen die alten Brüder. Brakuje nam tam starych braci. Ich bin schon der zweitälteste. Ja jestem tam drugi z kolejności najstarszy. Das war schon, ist jetzt schon viele Jahre so. I tak, taki stan trwa już długie lata. Wir haben einige junge Familien. Mamy kilkoro młodych rodzin. Viele Kinder sind da. Wiele dzieci mamy. Wir sind in Frieden untereinander. I mamy pokój między sobą. Es gibt dort im Stuttgarter Raum 4 oder 5 Versammlungen. I w okolicy Stuttgartu znajduje się 5 zgromadzeń. Wir sind im Osten von Stuttgart. My znajdujemy się na wschód od Stuttgartu. Im Westen ist der Ort Leonberg. Dort ist auch ein Zusammenkommen. Na zachód od Stuttgartu znajduje się miejscowość Leonberg, tam też jest zgromadzenie. Im Norden von Stuttgart ist Ludwigsburg und auf der anderen direkt daneben Bietigheim. I na północy Stuttgartu znajduje się miejscowość Leonburg i Bietigheim. In Ludwigsburg ist der Bruder Christian Brim. I tam w Ludwigsburgu jest też znajduje się brat Christian Brim, der das Buch geschrieben hat, da bin ich in eurer Mitte. Który napisał tą książkę, tam ja jestem wśród was, das einigen von euch wohl bekannt ist, która na pewno niektórym z was jest na pewno znana. Diese Zeugnisse sind so direkt um Stuttgart herum. Takie świadectwa Zgromadzenia Pańskiego znajdują się wokoło Stuttgartu. Aber dann, w samym Stuttgarcie nie ma zgromadzenia. Vor dem Krieg, ja. Przed wojną było. Und dann müssen wir schon weiter wegfahren. A żeby dojechać do następnego, to już potem trzeba długo, długo jechać. 50-60 km. Około 50-60 km. Aber ihr müsst noch weiterfahren. Ale wy musicie jeszcze dalej jechać. Das weiß ich. To ja już wiem. Aber wir sind dort unten im Süddeutschland auch nicht so viele. Ale my na południu Niemiec mamy też niewiele zgromadzeń. Nicht so wie im Dillkreis. To znaczy nie tak dużo jak w tym rejonie Dillenburga.
Dort ist eine Gegend, tam jest taki rejon, wo in jedem Dorf ein Zusammenkommen ist. W którym w każdej wiosce znajduje się zgromadzenie. 3 Kilometer weiter wieder ein Zusammenkommen. 3 kilometry dalej następna wioska, znowu zgromadzenie. Dort sind große Versammlungen. I tam są duże zgromadzenia. In Frohnhausen sind 400 Geschwister. Na przykład we Frohnhausen jest 400 osób. Aber so kleine Zeugnisse haben auch was für sich. Ale takie małe świadectwa zgromadzenia mają też i coś pozytywnego. Hier darf jeder mittragen. Takie świadectwo zgromadzenia każdy może nieść na swoich barkach. Jeder mithelfen. Każdy może pomagać. Und jeder wird gebraucht. I każdy jest potrzebny. Ob Bruder oder Schwester. Czy to siostra, czy brat. Und man kann auch jeden begrüßen. I można również każdego przywitać. Bei 400 Brüdern kommt man sich schon vor wie in der Kirche. Jeżeli jest 400 braci, czy tam osób, to wydaje się, że się już jest w jakimś kościele. Ja, und ich soll euch dann also auch noch ganz herzlich grüßen. Ale tak poza tym to otrzymałem polecenie, aby was bardzo serdecznie pozdrowić. Von den Geschwistern in Esslingen. Od wierzących z Esslingen. Sie haben mir diese Grüße extra mitgegeben. Oni mi szczególne pozdrowienia przekazali. Ja chciałbym przekazać pozdrowienia ze zgromadzenia w Orzeszu, gdzie wczoraj żeśmy mogli być. Eine Anregung einmal diese Bücher der Könige noch einmal genau und der Chroniker für sich selbst zu lesen. I bardzo bym sobie tego życzył, aby ta godzina stała się pobudką do tego, abyście samodzielnie zaczęli czytać Księgi Kronik i Księgi Królewskie. Diese Geschichten sind sehr lebendig. Bo te historie są bardzo żywe. Und haben uns so viel zu sagen. I tak wiele mają nam do powiedzenia. Thema heute Abend war ein wenig heikel. Temat dzisiejszego popołudnia jest tematem, który trzeba bardzo ostrożnie omawiać. Vielleicht hab ich auch Dinge gesagt, die euch wehgetan haben. I może akurat powiedziałem rzeczy, które was zabolały. Wie wir uns gegenüber anderen Gläubigen verhalten sollen. W jaki sposób mamy się zachowywać w stosunku do innych wierzących. Ich wollte niemandem wehtun. Nie chciałbym nikogo tutaj urazić. Und wenn jetzt irgendwo Fragen sind. Ale jeżeli by u kogoś teraz powstały jakiekolwiek pytania, wo man sagt, ja, meine Frage ist jetzt nicht beantwortet. I ktoś myśli, a na moje pytanie nie otrzymałem odpowiedzi. Wie ich da, mich da und dort verhalten soll. Jak mam się w takim albo w innym przypadku zachowywać? So kann man mir diese Fragen aufschreiben. To możecie mi te pytania pisemnie przekazać. Ihr könnt das anonym machen. Możecie to uczynić anonimowo. Po polsku. Tak. Auf Polnisch, er wird sie mir übersetzen. Po polsku i on mi to przetłumaczy, czyli Piotr. Und ich würde mir daheim dann die Mühe geben, das ausführlich schriftlich zu beantworten. A ja w domu postaram się wyczerpująco na te pytania pisemnie odpowiedzieć. Und würde ihm dann diese Antworten wieder zurückschicken. I odpowiedzi na te pytania poślę z powrotem do Piotra. Ono przetłumaczy wam na polski. Es sollte natürlich nur Fragen sein, nicht so intellektueller Art. Naturalnie to mają być pytania rzeczowe, a nie jakieś tam intelektualne wymysły. Es sollen Fragen sein, wenn jemand wirklich Gewissensnöte hat. To mają być pytania w takim przypadku, jeżeli ktoś rzeczywiście ma jakieś problemy w swoim sumieniu. Fragen, wo er wirklich wissen will, was, wie mache ich es dort. Pytania, w których on chciałby otrzymać odpowiedź, jak ja mam w danej sytuacji to uczynić albo postąpić. Da bin ich, soweit ich das kann, gerne behilflich. To ja bardzo chętnie chciałbym wam być pomocny w tym, na ile mi pan to da.